Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam w tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Wróczenie z słów, mamy kryptokryju, który pojawił się raz jeszcze w tym tygodniu oczywiście. Bardzo dobrze, bo tuż przed audycją Boba Lukasa. także tu dowiemy się z tej audycji, co tutaj widzę, updates z tych wszystkich teorii, które się dzieją na wykresie. Widziałem, że jest Fear and Greed Index, boksy, teoria, zaczniemy od niej. I na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o fakty na wykresie, tylko i wyłącznie. Co wy z tymi faktami zrobicie, to już zależy od was. My przedstawiamy razem z CryptoCrew yy, oczywiście tą stronę, analizy technicznej. Także zapraszam, no jeżeli macie szansę, zapraszam oczywiście na oryginał. Tam dużo szybciej niż tutaj. Zaczniemy jednak od Fear and Greed Index. The Fear and Greed Index. As you know, you've been watching our channel for the entire calendar year this year. Jeżeli obejrzałeś albo oglądasz nasz kanał, poprzez ostatni rok byliśmy w trendzie spadkowym. Z fear and greed, gdzie od grudnia uformowaliśmy szczyt. W granicach 90, i potem mieliśmy coraz to niższe szczyty. Potem utworzyliśmy bazę 10, pamiętamy. I potem wyszliśmy górą. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że stworzyliśmy pierwszy wyższy szczyt. Przez ostatni rok, można powiedzieć, albo w tym roku, o, od początku tego roku tworzyliśmy pierwszy, weszliśmy, showing a sign of strength, showing a sign of a trend reversal happening in the markets, and we've seen price action continue to power. A cena też również za tym poszła w górę Pytanie pozostaje, czy to będzie kontynuowane do tych przynajmniej 90, które mieliśmy wcześniej. I to właśnie będziemy dzisiaj, no rozkrzebywać na tym na tej audycji our channel for a couple weeks. We had this signal happen. Jeżeli oglądasz nasz kanał od dwóch tygodni, mieliśmy ten sygnał, który też o nim mówiliśmy tutaj. 19, so ago, we... Około miesiąc temu, 19 lipca 2021, red with... tutaj na tym wykresie wyszliśmy w czerwony kolor NVT. na NVT. Wiemy, że za każdym razem, no często przynajmniej kiedy przechodzimy na czerwony kolor na NVT, a tutaj przechodzimy też w byczą reakcję cenową Bitcoina. Bitcoin świetnie wygląda pod względem ceny. Wtedy byliśmy w granicach 33 tysięcy dolarów. Teraz jesteśmy na 47 tysięcy. Również na stochastic RSI, byczo, a... przecięcie powyżej 20, na to czekaliśmy przez dłuższy okres od marca, można powiedzieć, i odwrócenie gdzieś tam w lipcu, mieliśmy przecięcie, ale czekaliśmy na, tom, na ten poziom 20. Mówiliśmy, że na tym tygodniowym wykresie, na właśnie tych Znacznikach, to też jest bardzo wycze. To jest tak, jakby podpalić ognisko paliwem, tak? Dodajmy paliwa tego momentu. I jeszcze ostatnio wyszliśmy górą z tego właśnie poziomu na RSI. Często ten poziom mówi nam o różnicy pomiędzy byczym, środowiskiem, a niedźwiedziem. I historycznie poniżej tego poziomu, wtedy byliśmy niedźwiedzią, nastawieni do ceny również Bitcoina i wtedy mieliśmy spadki. No i... Zupełnie przeciwnie, na górze. Więc mamy tutaj wiele współczynników, które się nakładają i pytanie nadal pozostaje, czy będzie to kontynuowane. I pokazaliśmy wam w zeszłym tygodniu to narzędzie, gdzie ludzie reklama można powiedzieć. Wyszli tutaj szalenie zadowoleni z tej, z tej audycji. Dostaliśmy bardzo dużo wiadomości. To jest ten znacznik, który stworzyliśmy. Pracujemy nad paroma znacznikami, około pięciu dokładnie, które pomogą Wam. Bycie bliżej waszej finansowej wolności. I dobra, my już sobie przewiniemy tą darmową reklamę. Bowiem jak to jest ze znacznikami. W byczym markecie świetnie działa wiele rzeczy, i bardzo dobrze, może nawet ten. Indykator czy znacznik działać gorzej jest w BES-ie, gdy już wchodzimy i tam nagle się dzieją różne rzeczy. Miejmy nadzieję, że tu to lepiej wygląda. Ja już przejdę do samego mięsa z tej audycji w krótkiej perspektywie, czyli na dziennym wykresie. To jest dzienny wykres. Wcześniej mieliśmy tygodniowy. Także krótkoterminowo. We're starting to show some signals, meaning... Widzimy troszeczkę zmiksowane sygnały. Na cenie jesteśmy powyżej 200-dniowej średniej krzyżącej. To jest główny poziom, gdzie długoterminowi gracze no, patrzą na te właśnie poziomy

Czyli coraz to wyższe szczyty, ale RSI delikatnie nam się obniża, the tworząc ukrytą, czy niedźwiedzią, divergencję. So Więc w krótkim terminie możemy widzieć takie delikatne odwrócenie trendu. Would like to us on the Twitter, oczywiście na Twitter również zapraszam.

To jest średnia. To have... Nie mamy tutaj jednego punktu, tylko parę zbiorczych.

takim nic bardziej przez kolejny rok That's just a fact. That's not a So, we've been in the Gaussian channel so far for three months. I byliśmy na razie w tym przedziale przez ostatnie 3 miesiące. Three we it on May 16th. Kiedy? 16 maja. We've been in it for three months and I hate to say it, but we're still in it. We are still in it and I hope we can get out of it. We're getting... I nie chciałbym tego mówić, ale nadal niestety jesteśmy w nim, i mam nadzieję, że to będzie pierwsza w historii taka różnica. Ale widzimy oznaki tego, że coś tutaj się dzieje. I jest taka. Można powiedzieć sposobność, że to będzie pierwszy raz, kiedy nie będziemy rok w tym kanale, ale nadal nie jesteśmy poza nim. Także jeszcze nie otwieramy szampana na tym wykresie. A ta świeca tworzy się gdzieś za około dwa dni. Więc okay. musimy po prostu zachować cierpliwość. So remain patient and we'll have to follow up on this Gaussian channel. But in fact, we're still inside of the quicksand. Now, when you look at this signal, this is where it starts to get really exciting. So we... jeżeli patrzymy na ten sygnał, to jest właśnie to, kiedy powinniśmy być podekscydowani. I jeżeli ten sygnał się wydarzy, to będzie chyba jeden z największych. O, tak przynajmniej mówiłem wcześniej, w 2021. Odkąd ruch ceny bitcoina był w granicach, was all the way back here at $3000. Na granicy 3000 dolarów. Wiemy, co się wydarzyło po tym rejonie. To, co może się wydarzyć w Bitcoinie. Jeszcze to się nie wydarzyło. Będzie to najbardziej bycza. Since then. So... Wiadomość od tamtego czasu. So again, I think that... Jakiego? Wtedy to był 2019 rok, widzę końcówka, początek. 2018, końcówka, gdzieś tam początek 2019. I ten sygnał może. Spowodować, że znajdziemy się w okolicach oczywiście 100 tysięcy dolarów. Albo zaskoczyć wszystkich i pozostaniemy w besie, bo nadal pamiętamy, że CryptoCrew mówi o tym, że jesteśmy w bezsie. Nie tak jak Alessio yes. Rastanio, o którym przypominałem ostatnio w ostatniej audycji Dzień dobry, krypto, gdzie mówiłem, że dla niego. Poziomem, na który zwraca uwagę najbardziej to jest poziom 29-30 tysięcy dolarów. Jeżeli zejdziemy poniżej tego poziomu, a wtedy dla Alessio jesteśmy faktycznie weź tu, Mam zupełnie inną szkołę

So we started holding support here. This became some short-term market structure. We broke it with this big bearish candle, and then we we chopped around in this. zone here for quite a while and just yesterday formed above here so this candle is literally 13 hours old and it's going to close in tej in a little more than 13 days from now what you want to look for with price action is to close as support at a i to chcemy zrobić na tej świecy to zachować jaką linię wsparcia czyli nie zejść z powrotem z tą linią level of 40... Five thousand two hundred and five, forty five thousand two hundred and five, you want to close the support in two weeks. Za from now. That will be a very strong signal for a larger move to the upside. Now, in terms of the Stochastic RSI, this is the key. The to jest klucz. Stochastic RSI on the two week chart. Mówiliśmy o tym już wcześniej na jednotygodniowym wykresie. Dlaczego dwutygodniowy jest bardziej, można powiedzieć, silnym indykatorem, znacznikiem? It just cuts out a lot of the wyklucza pewne po prostu fałszywe sygnały. So Do tego dostajemy więcej, no, czystych sygnałów i mocniejszych, które są bardziej, można powiedzieć tutaj, spowodowane lepszą wiarygodnością predykcji przyszłości. So back... Albo powodują taką lepszą predykcję. For... Ostatni raz, kiedy byliśmy poniżej tej dwudziestki, Wtedy też straciliśmy cały swój momentum parę was back here in 2018. było to w 2018 roku na sam koniec roku gdzieś a ta para na tym rynku została no, można powiedzieć obniżona do najniższych pułapów od samego początku, albo gdzieś tam kwietnia 2018, marca, przez cały praktycznie rok. Again, key level... Więc kluczowym poziomem znowuż patrzymy na to 20-21. Above... I chcemy mieć potwierdzenie wyjścia powyżej tej linii. I pewnie mówisz dalej. Ej, hey Steve, ale jeszcze mamy tą niebieską linię dopiero. Jest już powyżej dwudziestki. Czy to oznacza, że to jest to? My też chcemy tą czerwoną linię, bo niebieska jest szybką linią. Czerwona to jest tą wolniejszą. Obydwie muszą się znaleźć powyżej dwudziestki. Żeby było to oficjalne potwierdzenie. Daj tydzień, dwa i będziemy w domu. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli wyjdziemy powyżej tego poziomu 20, the 20 the, i będzie to oficjalnym potwierdzeniem, could be one of the thing to, in, to może być jedna z najlepszych rzeczy, które się wydarzyła od tych. Poziomów 3000 dolarów. Od paru lat. Także wcześniej mieliśmy przecięcie. Doszło to do dwudziestki, gdzieś w styczniu 2019. W momencie, kiedy to zrobiliśmy, wtedy poszliśmy z 3000, pamiętne na 14000 w przeciągu paru miesięcy. A potem mieliśmy spadek niżej. Jeżeli zaczynamy wytracać to momentum, to też można to na wykresie sprawdzić bardzo łatwo. Pierwszy jakieś ograniczenie tego, tego wzrostowego trendu. Doszliśmy prawie do, do setki, czy do setki, no wyżej niż iść, tak. Także pamiętaj. Pamiętamy tylko jedno: że jeżeli dochodzimy do tej setki, to może być dużo jeszcze daleko od powiedzmy prawdziwego Old High, bo dopiero to Old High osiągnęliśmy gdzieś tam w połowie roku, a widzimy, że już mieliśmy tą ukrytą dywergencję, Cena szła wyżej, a ten wykres już po mało sobie tutaj, wiecie, zaczynał mieć problemy. Above, top, jeżeli mamy niebieską linię na górze, przypominam, że to jest bycza rzecz, jeżeli jest czerwona na górze, no to wtedy wchodzimy w negatywny, bardziej. Ruch cenowy. Także to jest ten wykres, z którym chciałbym, żebyście no, obserwowali to, co tutaj się dzieje. Bo jeżeli nie uda nam się wyjść powyżej tej 20 choppy... i będziemy dalej właśnie w tym przedziale, tak jak w 2018 roku, action, gdzieś mieliśmy wejście praktycznie już. Tutaj w tym momencie znajdujemy się wyżej, bo mamy już niebieską powyżej, ale w sierpniu 2018 roku nadal będziemy w tej bezsie. Jeżeli wyjdziemy poza ten level, poziom, będzie to najbardziej pozytywna rzecz. Przez ostatnie lata. Ship take place. I możemy zobaczyć Rocket Ship, czyli <laughs> to może chodzi o. Rakietę, która może nas wyprowadzić na Marsa, nie, no dalej gdzieś nie. So it just boils down to that, right? So this is something that I will definitely be keeping my eyes peeled. This is significant. I want you to pay attention to it over the next one to two weeks. Także to jest bardzo ważne i mam nadzieję, że będzie się obserwować to przez kolejne tydzień do dwóch tygodni. We should have a clear cut signal as to what is happening here. So very, very exciting. Let's get to our next chart. The three box theory. For do kolejnego wykresu. Teoria trzech boxów, bardzo prosta. those of you, if you are new, you've already subscribed and hopefully you hit the like button. If we're feeling lucky, we can hit 100 likes on this video. Three box theory. Bottom of the box, it's a 1.5x multiple of the. Pre Więc po lewej przypominamy dla tych, którzy są dzisiaj pierwszy raz, o co chodzi z tą teorią trzech boxów. Dolna linia ma półtora raza od ostatniego all-time high. Góra ma czterokrotność. Co się wydarza w tej teorii, to to, że za każdym bull marketem przechodzimy w taki miesiąc, dwa, gdzie testujemy dolną granicę tego kwadrata. Wtedy wszyscy myślą, że faktycznie wchodzimy już w niedźwiedzie terytorium i mamy tylko jedyne w tych boxach nasze czerwone świece w całym można powiedzieć tutaj podejściu do tego byczego trendu a bardziej hossy tak przynajmniej było wcześniej we, right our... i to jest tuż przed jeżeli wychodzimy z tego kwadratu później przed blow-off-top, czyli tym najważniejszym wzrostem parabolicznym tuż przed zakończeniem Hossy. Do tej pory zdarzyło się to w 2013, 2017 i teraz mamy to w 2018. Niektórzy zawrzucają mu, jeszcze raz to powiem, że przedłużył po prostu ten prostokąt. Dla niego to jest mało ważne, bo poziom dolny i górny jest ustalony. I nie wiemy tak naprawdę, jak długo będziemy w tym boksie. Ważne jest wyjście z tego boksu. Tyle nie dołem, ale lepiej tak? Dla nas wszystkich. Więc wyjście dołem oznacza to, co mówi Alessio Rastani. Wejście w besę. Alessio Rastani myślą przez dłuższy okres, tak? Oczywiście nie może to być jeden dzień. To musi być dłuższa

na tym wypadku tego wykresu dojdziemy do tego poziomu 71 bezpiecznego. I będziemy widzieć te oznaki odwrócenia trendu. I będziemy testować ten najważniejszy poziom In history. w historii. Więc pamiętajcie, że to nie jest moja opinia, to są fakty na wykresie. I ten poziom 71-52 na miesięcznej. To jest Nikt nie może argumentować tego, że to nie są fakty na wykresie. It dates all the back to 2012 being... I te fakty idą aż do 2012 roku, major resistance. gdzie mieliśmy wtedy główną linię oporu. In 20... Potem linię wsparcia. 13, major Fast 2017, major and... I też w 2017 linia wsparcia. I jak wiecie, support. And as you know, if you break support It becomes resistance. Więc mm. wszyscy wiedzą, że w momencie, kiedy linia oporu, bardziej wsparcia, o której mówiliśmy przed chwilą, zostaje przełamana, wtedy wchodzimy w linię oporu i próbujemy jeszcze raz dobić do tego poziomu. Wtedy na pewno to jest negatywna rzecz. Tak jak jesteśmy w tej negatywnej rzeczy teraz, mimo to cena idzie w górę. That's not my opinion. Those are just facts. So, this level right here, which is 71,63%. Is the most significant level in the Dlatego ten poziom jest najważniejszym poziomem RSI, na RSI period, na miesięcznym. Jak będziemy reagować na to? To, is this where we're going to, see, maybe, to jest to, kiedy będziemy widzieć odwrócenie major resistance in a large albo odrzucenie tego poziomu, back, that will i potem nadal będziemy utrzymywać linię oporu. Po prostu nie utworzymy nowej linii wsparcia i nie wyjdziemy górą. Albo czy jakoś wyjdziemy górą. Do historycznych poziomów, jakich Bitcoin nie widział od lat. I pamiętajmy, że my nie mamy kryształowej kuli, ale mamy fakty. Na wykresie i możemy na nich brać tutaj pewne no, zasady tego, jak będziemy poruszać się po tym arkecie, bo fakty wcześniej spowodowały to, że one się albo powtarzają, albo mamy fraktal, który się powtarza lub nie. I na takiej zasadzie mamy traktować te audycje, które można powiedzieć, że jak jedni youtuberzy robią newsy i przedstawiają fakty na newsach, tutaj mamy fakty od. Właśnie analizy technicznej. To, co się dzieje na wykresie, widzi tutaj pewne zbieżności z czasów poprzednich, i to nam próbuje przekazać. Tyle. To nie ma kryształowej kuli, jak sam na koniec mówi, tylko bierze pod uwagę to, co się wydarzyło do tej pory, więc ta uwaga powinna wasza być skupiona na tym, co usłyszeliście w tej audycji, a teraz do was należy. Na jakim wskaźniku będziecie, albo który wasz wskaźnik będzie ulubiony, albo dodacie go do swojego portfolio i wtedy nagle powiecie, dobra, wychodzę na PyCycle, albo wychodzę na zupełnie innym znaczniku, który był dzisiaj poruszony, albo na teorii checkboxu, cokolwiek wy decydujecie. Tu są przedstawiane fakty, i mam nadzieję, że w tym wypadku już się rozumiemy od dłuższego czasu. Życzę Wam wspaniałego wieczoru. No i poranka, jeżeli ktoś ogląda to z rana. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.